Dobra, musimy to nagranie od nowa zacząć, bo prawie się udławiłem i zeżgałem. Ale to nic. Okej, okay, dobra. Ośrodek został oczocony. Dobra. Czyli musimy oczyścić recepcję. Aha, przemieszczanie się postaci jest wsadem. Dobra, aby wykonać ruch. Coś jest nie tak. Muzyka jest za głośno. Gra jest za cicho. Przełączanie między postaciami. Przełączanie między postaciami. No dobra. You got it. No dobra, ale nie wiem, który co może robić. Matt Connor, Conroy. Breacher ładunek, reszta zająć pozycję. Kto to jest Breacher, bo nie wiem kto to jest. To jest chyba Breacher, co? W Breach and Clear Deadline drzwi odgrywają bardzo ważną rolę. Przestrzeń za zamkniętymi drzwiami spowita jest mgłą wojny. Drzwi można otwierać na kilka sposobów. Jednym z nich jest użycie ładunku wybuchowego. Umieść go na drzwiach, zbliżając się do nich naciskając C. Co do... Zacznij operację. Patrzcie, co się dzieje. To są...
zabiliśmy. O fuck. Coś tu się stało z tyłu. Twój oficer wywiadowczy dostał. Czas skorzystać z taktyki stabilizacji, aby przełączyć się na Matt Connor. Matt Connor. Misja zakończona. O fuck, oni tu też są. No i niestety, no. Larwa glisty po przytwierdzeniu. Co możemy zrobić? Wróć. Travis Ham. Zmień nazwę oddziału. Kurde. Leszczyki. Zatwierdź. Który to jestem ja? A nieważne, na razie dalej. Ale co, ja mam ich robić tutaj, bo nie rozumiem. Wykonaj, okej, jest. Chyba mogę zmienić wygląd mojego oddziału, co? Virgil, kurde, Virgil. Actual, do cholery, co się dzieje? Co u nas strzeliło, ale zdecydowanie był to Stinger. Dobra. Musicie znaleźć schronienie, żeby przetrwać. Zgłosimy się. Dobra, musimy przetrwać. Czemu nas jest dwóch? I one tylko po pistolecie. Przebij się przez wałęsających się zarażonych. Dobra, idzie dobrze. Aha, jeszcze mam minę, fugas, podłóż minę, coś tam na ten. Ogień zaporowy, flara, granat odłamkowy. To są leszcze, nawet nie będę na nich taktycznych tych moich. Clear. Nie będę na nich zużywał moich taktycznych zdolności. Target's down. Co już? Clear.
Przecież myślałem, że grę przeszedłem. Dobra, czysto. AO shows green. Good work. Dobra, czyli tu nawet nie trzeba jeszcze tych taktyk wykorzystywać. Są jakieś paczki, patrzcie, zrzuty tu są. Tu jest jeden. Mina, podnieś. Dobra. A tu jest drugi zrzut. O, dobrze was widzieć. Jest z wami ktoś jeszcze? Carly Funkin wyskoczył. Czyli w porę. Ryan chyba dał radę, ale nie widziałem spadochronu. Oprócz nas nikt chyba nie przeżył. Dobra, apteczki. Niech każdy sprawdzi amunicję. Zobaczymy, czy w środku szczątków nie znajdują się. Dobra, no to idziemy szukać tych. Tu jeszcze byśmy otworzyli. Co żeśmy znaleźli? Aha, z zaopatrzeniem. Dobra, mamy karabiny już maszynujące. No dobra, to idziemy dalej, nie? O, oh, fuck, to nie jest takie proste, wiecie? Aha. On it. Ready on your go. Check. All clear. Dobra, czysto, rozwaleni. All clear. O kurde, Roger, kurde, all clear. Dźwięk jest strasznie słabo w tej grze zrobiony, masakrycznie słabo. Jest beznadziejna muza i te dźwięki też. Upraszam, to wciąż może być sensownym miejscem. Zalecam wam dostanie się do byłej strefy buforowej, by zmienić lepszą. Dobra. Musimy się do jakiejś strefy buforowej dostać. Nie wiem, co to jest strefa buforowa. Got it. Consider it done. Okej. No i co? Zombie idą do nas.
Okej, okay. Dobrze mi poszło. Czysto. Clear. Target's down. Area clear. Bardzo. No granat był dobry, tylko słaby. Okej, okay. Idziemy kawałeczek dalej sobie. Oddział leszczyków przemieszcza się. Śmieszna ta gra taka. O, a tutaj coś jest, patrzcie. Paczka. Naboje, naboje, naboje. Okej. Okay. O ja. Got it. Ready on your go. Got it. Szkoda, że nie ma tego takiego. Chociaż nie, no jest w sumie, bo widzę, że jak dalej stanę, to nie ma tego. Got it. Aha. No tu będzie grubo. Czy ten koleś naprawdę strzela w maskę tego samochodu? Dobra, i teraz byśmy musieli tak... 4 sekundy do fugasa. Więc może... Consider it done. Użyj elementu, nie ma, tak. Czwórka, czy on ma jakieś inne elementy taktyki? Nie, oni wszyscy mają to samo, niestety. Dobra, i on teraz musi tego fugasa tu rzucić, tu. Kolejny poziom dostali. Gdyby się daty na kanale live pokręciły, spoko. Coś wykombinujemy. Poprawimy to. Area, oni oczyszczają ten teren. Sanitize normalnie, to są sprzątacze. Światło chemiczne. Ciekawe, co to robi światło chemiczne. Chemlight. Tu coś w ogóle wypadło z nich. Nie wiem, co to są. Jakieś elementy. Dobra, i tu niby w centrum miało coś być fajnego. Tu mieliśmy dojść. Dostań się do strefy buforowej. No dobra. Strefa buforowa, przyjąłem. Przyjąłem. Zdjęcia satelitarne sprzed kilku tygodni pokazują jakąś aktywność na północ. Jakieś sprzed kilku tygodni? No to dobre, mają aktualny Intel. Aktualny Intel jest zawsze najważniejszy na wojnie, wiecie? Zdjęcia sprzed kilku tygodni, to brzmi legitymacyjnie. To jakieś jaja, po 3 miesiącach w końcu zjawia się kawaleria. Proszę odłożyć broń, wejdziemy do środka. Dobra, glistą wystarczy do jedzenia to, co mają. Cholera, powstrzymajcie ich, my weźmiemy się za naprawę. Generator padł, musimy chronić. Aha. Got it. Yes, sir. Yes, sir. No i co?
Dobra, jest czysto. No hejka. No się masz, Miu, czy widziałeś, jak ja tu bleach and clear robię? Okej, okay, do mnie. Elizabeth Reynolds nas zaprosiła. Tu się coś w ogóle, jakiś pentagram. Aha, nie, to bym mógł chyba iść tym pentagramem. A, ty sobie grasz taką strategiczną? Nie, to jest, wiesz, takie coś jak XCOM, taka trochę turowa, trochę taka... Taka strzelanka. Poczekaj chwilę, zaraz będziemy gadać, wiesz, tylko skończę gadać z babeczką. Słuchaj, przez ostatnie kilka tygodni jakieś świry zabijają bez powodu moich ludzi. Macie szczęście, że was nie znaleźli. Boimy się nawet stąd wychodzić w poszukiwaniu zaopatrzenia, a tu nagle wy się pojawiacie, a może tu zarażeni. Od jak dawna jesteście na tym obszarze? Bardziej niż zarażonych, boimy się tych popapranych fanatyków. Przez nich o swobodnym przemieszczaniu się nie ma nawet mowy. Zabijają każdego, kogo zobaczą. Bez pytania. Jest jakiś sposób, żebyśmy dostali się do przystani, omijając ich? Słuchaj, do żadnej przystani się nie dostaniecie, ale możecie nam pomóc. Nie mamy takiej możliwości. Zaraz mnie szlak trafi, nie możecie tak sobie przyjeżdżać i wyjeżdżać. Chcecie znać drogę do przystani? Pomóżcie nam, to wam ją pokażę. Czego wam trzeba? Przede wszystkim lekarstw, jedzenia, niedaleko jest pub, ale w środku jest sporo tego czegoś. Jeśli uda wam się znaleźć tam alkohol, Tyler mógłby go użyć do odkażenia ran. Oj, nie wiem, moglibyśmy sprawdzić. Wyjdę z niej, czekajcie. O, w ogóle, co to było online? Można grać online? O, można... A, bo można grać może z kolegami online. A, to niezłe nawet. By mogło być. Dobra, wyjdź do pulpitu, zatwierdź. No, zaraz wam powiem, ile ona kosztuje, strona sklepu. Na Steamie oczywiście, nie? Zobaczmy, ile na G2 coś ten Steam nie działa. Bridge and Clear Steam 40 zł kosztuje, wiecie? Na G2. Okej, okay, kończymy tą grę.